Witam Cię. Nazywam się Tomasz Chóreń. Zanim zaproszę Cię do odsłuchania tej hipnozy, zapoznaj się proszę z istotnymi informacjami zawartymi w opisie pod nagraniem. Jeśli chcesz kontynuować słuchanie hipnozy, to połóż się wygodnie, w cichym, bezpiecznym, komfortowym miejscu. Tak, żeby było Ci przytulnie i przyjemnie, jak to tylko możliwe. Połóż ręce swobodnie wzdłuż ciała. Oddychaj swobodnie, lekko, miarowo i spokojnie. Odpuść kontrolę nad oddechem. On sam będzie się dopasowywał do Twojego stanu odprężenia, relaksu, a z czasem także Twojego spokojnego snu. Nie zamykaj jeszcze oczu. Spróbuj skupić swój wzrok na jednym punkcie, który znajduje się dokładnie na środku pomiędzy Twoimi brwiami, na tak zwanym trzecim oku. Nie jest to łatwe, ale skoncentruj się na nim i nie zamykaj jeszcze oczu. Mimo że możesz poczuć lekkie zmęczenie, napięcie, uczucie ciężkości w okolicy oczu, nie zamykaj ich jeszcze. Będę teraz odliczał od 10 do 0, a z każdą wypowiedzianą liczbą poczujesz coraz większe znużenie, zmęczenie, a Twoje oczy zaczną się powoli zamykać. 10. Czujesz coraz głębszy spokój. 9. Oddychasz lekko i swobodnie. 8. Twoje oczy chcą się już zamknąć. 7. Czujesz, że robią się coraz cięższe i bardziej zmęczone. 6. Jest Ci wygodniej i przyjemnie. 5. Twoje powieki opuszczają się pomału. 4. Robią się ciężkie i senne. 3. Delikatnie zamykasz oczy. 2. Powieki łączą się i sklejają ze sobą. 1. Pozostaniesz teraz z zamkniętymi oczami aż do zapadnięcia w sen. 0. Wkraczasz pomału w świat swojej wyobraźni i słuchasz już tylko mojego głosu, który będzie Cię prowadził w trakcie hipnozy. Wszystko inne jest już nieważne. Wszystkie inne dźwięki są całkowicie obojętne. Zagłębiaj się w spokoju, relaksuj się. Pozwól swoim myślom płynąć. Niech płyną swobodnie i odpływają, jak obłoki płynące po niebie. Pozwól im na to i odpuść nad nimi kontrolę. Pozwól im pojawiać się i znikać w Twoim umyśle. Kiedy tak leżysz w tym spokojnym, cichym, bezpiecznym miejscu, Twoje ramiona stają się ciężkie, coraz cięższe.
bardzo ciężkie. Twoje nogi stają się ciężkie. Coraz cięższe. Bardzo ciężkie. Twoje całe ciało jest ciężkie. Wszystkie mięśnie są ociężałe. A ty odprężasz się i relaksujesz się całkowicie. Możesz również poczuć, że twoje ciało staje się przyjemnie ciepłe. Ciepło to stopniowo przenika pomału całe twoje ciało. Całe twoje ciało staje się teraz przyjemnie ciepłe i całkowicie zrelaksowane. Spokojnie i swobodnie wdychaj i wydychaj powietrze. Wdech i wydech. Podczas wdechu nabierasz spokoju. Podczas wydechu czujesz, jak spokój przepływa przez całe twoje ciało. Wdychaj spokój i pozwól mu płynąć przez całe twoje ciało, które robi się teraz przyjemnie ciepłe i bardzo zrelaksowane. Możesz czuć jeszcze, jak twoje plecy opierają się o łóżko lub krzesło. Możesz słyszeć dobiegające cię czasem dźwięki z otoczenia. Możesz czuć, jak twoja głowa spoczywa na poduszce lub oparciu, które jest miękkie i przyjemne, bardzo wygodne. To pozwala ci się głęboko zrelaksować. Tak głęboko, że czujesz, jak wchodzisz delikatnie i spokojnie w stan hipnozy. Coraz głębiej. W stan przyjemnego, spokojnego transu hipnotycznego. Słuchasz już tylko mojego głosu. Wszystko inne jest już nieważne. Być może pojawiają się w twojej głowie różne myśli lub pytania. Na przykład, czy ta hipnoza jest skuteczna? Czy mogę dzięki tej hipnozie zrzucić na wadze? Czy jest to możliwe, że słuchając każdego wieczora przed snem właśnie tej hipnozy schudnę bardziej niż tylko korzystając z klasycznej diety? Nie zwracaj uwagi na te myśli. Pozwól im pojawić się w twoim umyśle i odejdź. Ta hipnoza pomoże ci zmniejszyć poziom stresu, a przez jej regularne słuchanie ograniczysz stopniowo mimowolne i automatyczne sięganie po przekąski. Hipnoza ta pomoże ci także jeść świadomie, to znaczy wybierać odpowiednie, zdrowe pożywienie,
zrezygnować z automatycznego podjadania i wyrobić korzystny nawyk regularnego spożywania posiłków. Mimowolne, automatyczne sięganie po jedzenie odchodzi już w niebyt, ponieważ zdajesz sobie sprawę z korzyści, jakie niesie za sobą świadome jedzenie zdrowych posiłków w rozsądnych ilościach. Pogłębię teraz twój stan hipnozy, aby przygotować cię do podróży w świat twojej wyobraźni. Będę teraz odliczał od 10 do 0, a z każdą wypowiedzianą liczbą poczujesz coraz większe odprężenie, coraz głębszą relaksację i jeszcze głębszy stan hipnozy. 10. Czujesz coraz głębszy spokój. 9. Oddychasz lekko i swobodnie. 8. Coraz głębiej. 7. Twoje ciało rozluźnia się jeszcze bardziej. 6. Jest ci wygodniej, przyjemnie. 5. Z każdą liczbą. 4. Zapadasz się w głębszy stan hipnozy. 3. Tak głęboko. 2. Jak tylko jest ci przyjemnie. 1. Czujesz się bardzo spokojnie i bezpiecznie. 0. Wkraczasz pomału w świat swojej wyobraźni i słuchasz już tylko mojego głosu, który będzie cię prowadził w trakcie hipnozy. Zrzucenie wagi nie jest zawsze łatwą sprawą, ale dzięki regularnemu słuchaniu tego nagrania będziesz w stanie sukcesywnie robić postępy w zbijaniu nadmiaru wagi. Sam fakt, że sięgasz po to nagranie, jest już dobrym i pewnym krokiem do osiągnięcia pożądanej sylwetki oraz poprawy własnego zdrowia. Musisz wiedzieć, że osiąganie oczekiwanych efektów wymaga czasu i odrobiny dyscypliny. Nie od razu Rzym zbudowano. Pewne zmiany wymagają cierpliwości i systematyczności. Wbrew niektórym opiniom ma to swoje zalety. Przez to kształcisz swój charakter oraz budujesz siłę woli. Rośnie w tobie poczucie własnej wartości, ponieważ wiesz, że stajesz się stopniowo coraz lepszą wersją siebie. Uzbrój się zatem w cierpliwość i regularnie pracuj nad zdrowymi nawykami żywieniowymi. Aby cieszyć się zdrowiem, dobrą kondycją i zgrabną figurą. Pamiętaj również o regularnym słuchaniu tej hipnozy, aby kontynuować podnoszenie swojej efektywności i wytrwałości w dążeniu do zamierzonego celu, zmniejszenia wagi, uzyskania smukłej sylwetki, noszenia ubrań w upragnionym rozmiarze, poprawy kondycji i zdrowia. Wyobraź sobie, że leżysz sobie wygodnie na łóżku w swoim pokoju. Relaksujesz się. Wiesz, że dzisiaj nic nie musisz. Odprężasz się głęboko. Oddychasz miarowo i spokojnie.
masz dziś wolny. Jest piękny, weekendowy dzień. Na dworze świeci słońce. Jest ciepło, bezchmurnie. Idealna pogoda na spacer. Postanawiasz skorzystać z okazji, żeby się przejść, pooddychać świeżym powietrzem. Wstajesz i ubierasz się pomału. Szykujesz się do wyjścia. Jeżeli cierpisz wiosną na alergię, to nie zapomnij zażyć tabletki przed spacerem. Wychodzisz z mieszkania i idziesz w kierunku schodów. Jest ich 10. Będziesz schodzić nimi pomału, a ja będę je dla ciebie odliczał. 10. Czujesz miłe odprężenie. 9. Oddychasz lekko i swobodnie. 8. Jest ci przyjemnie i ciepło. 7. Twoje ciało rozluźnia się jeszcze bardziej. 6. Jest ci wygodnie i przyjemnie. 5. Z każdym kolejnym schodkiem. 4. Zapadasz się w głębszy stan hipnozy. 3. Tak głęboko. 2. Jak tylko jest ci przyjemnie. 1. Czujesz się bardzo spokojnie i bezpiecznie. 0. Wychodzisz z domu i udajesz się na spacer. Wyobraź sobie, że idziesz spokojnym krokiem, dobrze znaną ci alejką lub chodnikiem. Jest piękny, słoneczny, przyjemny dzień. W powietrzu unosi się przyjemny wiosenny zapach. Bezchmurne niebo pozwala promieniom słońca oświetlać okoliczne drzewa, skwery, ławki, trawę, kwiaty. Przechodnie, których mijasz, uśmiechają się przyjaźnie. Są mili i optymistycznie nastrojeni wspaniałą pogodą. Delikatny, miły wiatr owiewa twoją twarz, przynosząc orzeźwienie. Mijasz wystawy sklepów z odzieżą, oglądasz z ciekawością witryny i nagle dostrzegasz w odbiciu na szybie swoją figurę. Reagujesz zaskoczeniem, ponieważ dociera do ciebie, że wyglądasz znacznie szczuplej niż zwykle i masz swoją wymarzoną sylwetkę. Wtedy zdajesz sobie sprawę, jak pięknie i atrakcyjnie wyglądasz spacerując wzdłuż swojej ulubionej ulicy w parku. Jak nosisz swój upragniony rozmiar i fason ubrań. Jak inni spoglądają na ciebie z uśmiechem i z podziwem, komplementują twoją przemianę. Wyobraź to sobie. Dobrze ci z tą świadomością, dobrze ci w zgrabnej figurze.
Kiedy tak dalej spacerujesz z nieukrywaną satysfakcją ze swojej sylwetki, czujesz się lekko i zgrabnie, zdrowo, atrakcyjnie. Z każdym krokiem, który stawiasz, twoje przekonanie, że jesteś w stanie wprowadzać i utrzymywać zdrowe nawyki żywieniowe, wzrasta. Nabierasz też pewności, że możesz częściej spacerować lub uprawiać sport, dzięki czemu zyskujesz lepszą kondycję i zgrabną figurę. Wiesz, że nie jest łatwo. Wiesz, że nie zawsze jest przyjemnie, ale wiesz również o tym, że twoja praca nad zrzuceniem zbędnych kilogramów przyniesie ci cały szereg korzyści, które pozwolą ci na to, czego chcesz już od dawna. Kiedy tak spacerujesz w swojej wyobraźni spokojnym, lekkim krokiem, cieszysz się z pięknej pogody. Słyszysz miły dla ucha śpiew ptaków skrywających się w koronach okolicznych drzew. Udziela ci się ten wiosenny nastrój. Czujesz harmonię, spokój, zadowolenie. Jest ci przyjemnie i dobrze. Rozglądasz się po okolicy. Cieszysz się miłym dla oka widokiem. I dalej myślisz, jak wspaniale jest mieć wyrobiony nawyk zdrowego jedzenia, dbania o ruch, dbania o swoją wagę, figurę i wygląd. Zapominasz o swoich starych preferencjach, o ciągłym podjadaniu, śmieciowym jedzeniu, objadaniu się bez umiaru, a także braku ruchu i aktywności. Te złe nawyki były dla ciebie szkodliwe. Chcesz o nich jak najszybciej zapomnieć i zamienić je na nawyki prozdrowotne, które doprowadzą cię do upragnionej wagi, pięknej figury, dobrej kondycji i zdrowia. Dobrze wiesz, że inni będą dostrzegać i szanować twoje starania, takie jak stosowanie odpowiedniej diety, uprawianie sportu, redukcję czy rezygnację z tak zwanego śmieciowego jedzenia. Twoi bliscy będą z ciebie dumni, co i ciebie napawa dumą, że dzięki wyrzeczeniom dietetycznym, takim jak na przykład ograniczenie spożywania słodyczy, tracisz na wadze i zyskujesz zdrowie oraz atrakcyjność fizyczną. A wszystko to sprawia, że utwierdzasz się w przekonaniu, że jesteś w stanie i dasz radę osiągnąć swój cel. Masz wewnętrzną siłę, aby się zmieniać fizycznie i widzisz efekty, które osiągasz. Każde potknięcie na twojej drodze do osiągnięcia pożądanej wagi i figury będzie tylko krótkim epizodem, po którym przyjdą stopniowo kolejne sukcesy. Nie ma ludzi idealnych i każdy napotyka na trudności. Jednak chcesz osiągnąć swój cel, więc po każdym upadku będziesz się podnosić i zmierzać trwale do celu, a z każdym dniem będzie się on do ciebie zbliżał. Wymarzona waga, kupowanie ubrań w ulubionym rozmiarze i sklepach, zgrabna i atrakcyjna figura, a w zdrowym ciele zdrowy duch. Postanawiasz zawrócić, aby udać się z powrotem do domu. Jednak chcesz jeszcze popatrzeć na taflę wody znajdującego się nieopodal stawu czy jeziora. Udaj się tam pomału. Może wyczuwasz już w powietrzu unoszącą się wilgoć?
że dostrzegasz już wodę i odbijające się od niej promienie słońca. Podejdź bliżej wody. Może widzisz pływające po niej ptaki, kaczki albo łabędzie. Naciesz się jeszcze tym widokiem. Naciesz się tym spokojem, piękną pogodą, relaksem, odprężeniem. Z pewnością dalej myślisz jednak o swojej figurze. Zrzucenie wagi nie jest zawsze łatwą sprawą, ale dzięki regularnemu słuchaniu tego nagrania będziesz w stanie sukcesywnie robić postępy w zbijaniu nadmiaru wagi. Sam fakt, że słuchasz tego nagrania, jest już dobrym i pewnym krokiem do osiągnięcia pożądanej sylwetki oraz poprawy własnego zdrowia. Musisz wiedzieć, że osiąganie oczekiwanych efektów wymaga czasu i odrobiny dyscypliny. Pewne zmiany wymagają cierpliwości i systematyczności. Dzięki temu kształcisz swój charakter oraz budujesz siłę woli. Rośnie w tobie poczucie własnej wartości, ponieważ wiesz, że stajesz się stopniowo coraz lepszą wersją siebie. W swojej pracy nad sobą mogą towarzyszyć ci inne osoby. Możesz korzystać z poradników, porad ekspertów, dietetyków. Dzięki stosowaniu się do ich porad dotyczących jedzenia, z pewnością podniesiesz szansę na efektywną pracę nad smukłą sylwetką. Możesz również stosować suplementy, które pobudzą twój organizm do lepszej przemiany materii lub redukcji tkanki tłuszczowej. Uzbrajasz się zatem w cierpliwość i regularnie pracujesz nad zdrowymi nawykami żywieniowymi, aby cieszyć się zdrowiem, dobrą kondycją i zgrabną figurą. Pamiętasz również o regularnym słuchaniu tej hipnozy, aby kontynuować podnoszenie swojej efektywności i wytrwałości w dążeniu do obranego celu, zmniejszenia wagi, uzyskania smukłej sylwetki, noszenia ubrań w upragnionym rozmiarze, poprawy kondycji i zdrowia. Postanawiasz teraz wracać ze spaceru. Udajesz się tą samą uliczką w drogę powrotną. Nadal świeci słońce. Jest przyjemnie i miło. Masz dziś wolne. Masz na wszystko czas. Podczas gdy wracasz spokojnym krokiem, w twojej głowie stawiasz sobie cele i wiesz, że je osiągniesz. Pamiętaj również, żeby uczcić małe sukcesy, które będziesz odnosić na drodze do wymarzonej sylwetki. Możesz zaplanować sobie, że po zgubieniu paru kilogramów lub centymetrów w pasie sprawisz sobie mały prezent. Na przykład kupisz jakąś biżuterię, ładne buty, a może bilet na koncert.
spraw sobie przyjemność, aby wynagrodzić swoje starania i osiągane efekty. To pozwoli Ci nabierać motywacji i wzmacniać pożądaną zmianę nawyków poprzez doświadczanie radości i przyjemności na drodze w dobrym kierunku. Nagradzaj siebie, swoje osiągnięcia, dzięki którym będziesz odczuwać dumę i zadowolenie z siebie. Jesteś już pod drzwiami, pod swoim domem. Za chwilę będę Cię budził. Wchodzisz spokojnie po schodach. Otwierasz drzwi do mieszkania. Zdejmujesz buty. Rozglądasz się dookoła. Idziesz do swojego łóżka, aby się na chwilę położyć. Ten spacer był bardzo miły i odprężający, ale wkrótce trzeba wracać do codzienności. A teraz, licząc od 1 do 3, będę Cię budził, by zabrać Cię z powrotem ze świata wyobraźni do rzeczywistości. 1. Czucie pomału wraca do Twojego ciała, dłoni i nóg, które zaczynają się lekko poruszać. 2. Zaczynasz świadomie postrzegać odgłosy i bodźce z otoczenia. 3. Budzisz się pomału, otwierasz oczy. Wracasz do rzeczywistości. Widzisz miejsce, w którym się znajdujesz. Witam Cię w tu i teraz. W tu i teraz. Do usłyszenia.